Siemka tułemka, oczywiście w kolejnym odcinku w serii od zera w trowie. No i co? Mieliśmy zraszować mastery, tak? Obiecałem wam, 4 levele mastery musimy zrobić. Nie powiedziałem jak? No nie powiedziałem jak, no ale musimy zrobić. I nie zrobimy tego tutaj, Geode nam nie pomoże, bo jesteśmy biedni z metamater. Niestety. Ogólnie ten Geode jest tutaj trochę. Aj, ale mamy tyle tego. Może bym sobie ze 100 sprzedał. Zawsze to trochę hajsu. Dobra, ale nie o to nam chodzi w tym odcinku. Tylko mamy Fluxa 4 miliony. Moglibyśmy sobie zraszować troszkę mastery do tego 500, bo na 500 będziemy mieli nową odznakę. Tak. Więc może faktycznie, bo tutaj trzeba było troszkę zrushować te mastery. Jak byśmy to mogli zrobić? Czy zajrzyjmy pierw, co możemy zrobić? Co jesteśmy blisko tutaj z jakichś odznak, które mogą nam coś dać? Nie, nie, niestety nie. Nie, tutaj hajsu nie będziemy wpłacać. Czy jest jakieś dwa? No ale to jutro. To też nie bardzo. Trzy też nie bardzo. Subklasy na 5000 poweraków, wszystkie subklasy. No nie chce mi się tutaj zupgradeować gemy. No też nie bardzo. Rampage też daleko, więc odznak tutaj nic nie zrobimy. Więc pozostaje nam jedna opcja. Bardzo fajna w sumie bym powiedział. Patrzcie, wybieracie sobie tutaj. Może zaczniemy od Alai. Nie, mounty. Mounty dają nam dużo. Wybieramy sobie tutaj opcję mounty. Wybieramy sobie, że za Fluxa chcemy. Tutaj nam się wyświetla, ile mamy Fluxa wtedy. I klikamy Hide Collected. Czyli teraz wszystkie, które już posiadamy mounty, nie będą nam się tutaj wyświetlały. Fajna sprawa. Czyli teraz nic nie wpisujemy i teraz będziemy od najtańszego. Ale nie chcemy kupić nie wiadomo ile tych mountów. Chcemy kupić jednego. Więc wtedy już odznaczamy sort by unit price. Będzie się nam najtańsza opcja wyświetlała jako pierwsza. Nie mamy Hellbuga. Pewnie niedługo będzie event na to, ale kosztuje najmniej. A o ile może stanieć o 3000, dużo nie stracimy. I znowu, przypisaliśmy go, wyszukujemy kolejny. Cyk, jakaś rakietka. No to cyk, przypisujemy. 100 mastery za 13 tysięcy, widzieliście? 100 mastery nam to dało. No to cyk, kolejny. 50 mastery, jest level up. I w ten sposób, zobaczcie, takie tanie rzeczy. 100 mastery znowu. 100 mastery za takie coś. I pyk, kolejny. Co dalej? Pyk, kolejny. To jest chyba mount, który wypada z tych skrzynek radiantowych. Coś takiego, który wypada ze skrzynek z radiantowych ruin, coś takiego. Po 100 mastery są te rzeczy, widzicie to? Niesamowicie dużo mastery nam leci. A zużyliśmy dopiero 170 tysięcy fluxa. A już wbiliśmy 4 poziomy mastery. Nie, 3 poziomy mastery, no. 3 poziomy mastery za 170 tysięcy fluxa. Bardzo mało. Pach. Pach. Widzicie to? W niesamowicie krótkim czasie wbiłem 500 level. Jest 500? No jest 500. No oczywiście tutaj nie wiem, no ale. Ale skrzydełka nam urosły troszkę. No i teraz kolejny level będzie. O, na 550. Jest napisane 409, ale to jest błąd, bo liczy nam ogólny do tych skrzydełek. A ten na dole jest tam pokazywany, no ale faktycznie liczy się ten 500. Szybko? Szybko było. No i w sumie możemy sobie na razie odpuścić. Możemy też sobie kupić jeszcze parę tych mountów. A co tam?
Dopóki 40 tysięcy nie przebiją, to sobie możemy robić. Zraszujemy sobie te trochę mastery. O, i ten już przebija. Dobra. No i super. No to do 45 tysięcy, znaczy do 40 tysięcy dobrnęliśmy. Uspokajamy się. I teraz bierzemy sobie alaje. I jedziemy z alajami. Dobra. Może przypiszę sobie go. O, i już drugi 40 tysięcy kosztuje. Dobra. Po 20 tysięcy. Dobra, jeszcze tego jednego buta sobie ogarnę. Czemu by nie? O, to już jest drogie. Dobra, no to tutaj sobie też odpuszczamy. Co jeszcze możemy sobie tutaj kupić? Kostiumy? Najtańsze jest za 500 tysięcy. No to nie za bardzo. Emblemy? Taniocha? No taniocha. No to bierzemy. Przypisz. Pyk. 25 mastery. Pyk. Przypisz. 25 mastery. O, kolejny emblem. Tani. I w ten sposób dotarliśmy do drugiego emblemu, którego już nie chcemy kupić. Wszystko tak mniej więcej do 400 tysięcy. Potem już są drogie rzeczy, to na razie nie. Fishing pool. Nie mamy jeszcze tej znalawy. Muszę zobaczyć. Show all. Faktycznie nie mam. Dobra, no to kupmy sobie. To my jeszcze w lawie nie łowiliśmy? To znaczy, że możemy tam rybki połowić i będzie dużo mastery. Dobra. To we wtorek sobie to machniemy. Bo przerwaliśmy naszą zabawę. Flaszki. No to flaszka po prostu 10 tysięcy. No to kupujemy, nie? No i kolejna. Cyk, kupujemy. Za każdym razem mastery. Za każdym razem mastery nam tutaj wpada. I to jest dobre. Po 25 za każdą. W ten sposób strasznie zraszujemy mastery dzisiaj. Dobra, co tam dalej? Magraidery. Nie mam takiego Magraidera, no to sobie go kupię. Pyk, 50 mastery kolejne wpadło. Dobra, co tam jeszcze? Mounty już były. Recepty? Nie, recepty na razie jeszcze nie, ale kiedyś się też tym zajmiemy. O, żagle. Nie mam takiego żagla. Cyk, 20 mastery. Takiego też nie mam, kurczę. Cyk, 20 mastery. No i w ten sposób sobie jeszcze kolejny level zaraz wbijemy. Dobra, żagle już mamy. A tutaj jednak bym nie chciał. O. No i świetnie. Takiego czego żeś też nie mamy. Zobaczcie. O, następny to już 100 tysięcy. No to sobie odpuścimy. Style. Style też sobie odpuścimy. Tomy. O. Forge Fragment Formula. A jakiego jeszcze tutaj tomu nie mamy? Jakby był tom na Chaos Czesty, to bym sobie chętnie kupił. Bo takiego nie mam, prawda? Show Hide Collected. O. Tomy. Legendarne tomy. No, nie mam. Kurczę, nie ma go na rynku. Chętnie bym sobie go kupił. Ten to nie, ten to nawet mnie nie interesuje. O. Zobaczcie, jeszcze za mastery jest taki tom, który daje nam raz w tygodniu Lustrus Gameboxa. Bardzo fajna sprawa. No i oczywiście są ten tomy na Game Dust, no ale to na razie nie. Tutaj sobie wracamy do tego. Hide Collected, tutaj usuń. I co tam na dole? Jeszcze Wings. Nie mam jakichś skrzydełek. No to pyk, bierzemy. Dalej lecimy. O, te już są drogie. I te mogą nam też wypaść ze skrzynki. Z tych skrzynek, które tutaj sobie otwieramy. Tak mi się wydaje. Chyba tak. No, więc sobie odpuścimy je na razie. No to co? O, tyle leveli zdobyliśmy.
za cenę, uwaga, uwaga, 900 tysięcy. 900 tysięcy fluxa, coś takiego. No, to sobie poraszowaliśmy. I co jakiś czas możecie właśnie w ten sposób sprawdzać, czy jest coś nowego na markecie, czego jeszcze nie mam. Czy właśnie po taniości, z jakichś eventów czy coś, czy z Luxiona, jak są rzeczy. I w ten sposób możecie sobie mastery trochę porobić. No, zrobiliśmy więcej niż zamierzałem. To w bardzo krótkim czasie. Więc to by było tyle. Tyle. Po prostu. Miałem ochotę właśnie dzisiaj sobie troszkę mastery porobić. No, troszkę jeszcze Geoda tam pchniemy do przodu. Cały czas mam nadzieję, że z tych brązowych jajek mi wylecą te alaje, te kompaniony, których jeszcze nie mam. No oczywiście we wtorek sobie potwieramy skrzynki. Te chaos chesty też troszkę mastery wtedy wpadnie. No ale jak na razie z mastery to tyle. Może jakieś piniata party niedługo zrobimy sobie. Już trochę tych piniatek jest. Tutaj są piniatki, tutaj jeszcze mam jakieś 30. Może jeszcze tutaj dostanę coś. O, tutaj będzie skrzyneczka, fajnie. Tutaj coś będzie. Okej. A tu? O, może jeszcze po farmie troszkę wrota, to będzie coś. O, tutaj też. Może by trzeba było, warto jeszcze zrobić, to bym Lighthouse Volty dostał. Dobra. To tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym.